Yo! Siemantero, ej mordeczki moje kochane. Yo, Deksu, elo, 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 elo. Witam pana bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jem. Nie. Bo ja nie potrafię przyjmować tych urodzinowych życzeń. Pum, pum, pum. Kurczę, ja bym miał teraz rączki, to bym tak zrobił tymi dwoma paluszkami. Ciung, ciung, ciung. Ej, ale bardzo, 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 bardzo dziękuję, tak? Każdemu, tobie. Kurde mole, wasza youtuberka już jest stara. Stara dupa z niej. A dzisiaj mamy tak, dzisiaj mamy wtorek, 18 lipca 2023 rok, co? Kurde, jak to leci. Czatek przesunę. Mamy ładną pogodę, jest godzina prawie 15. Nie mówię, że nie. może, maybe. Maybe jakiś drunk stream, kto wie. Ale to nie teraz, teraz muszę energetykę otworzyć. Pyk. A, sorki. Ja na razie posiedzę na tym overlayu, bo kurde mol, muszę ten... parę rzeczy jeszcze ogarnąć chyba. Panie Deksu, tak by the way, ty grasz w Overwatcha może? Czy nie? To tak, lekko zmieniając temat. Bo dostałem dzisiaj zaproszenie. A nie, bo dzisiaj mi się Mr. Luki pytał, czy pogramy coś. Jakąś siatkę czy coś w Overwatcha, więc w sumie akurat jednego nam brakuje. Ewentualnie jakieś tam free playe. Tak for fun, czysto, luzik. Znaczy, okej, okay, więc ten, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, może akurat przyjdzie. Siema Leszczu, ja jestem Szczupak, tak, jak król rzek. Chciałabyś zapomnieć ten włoski, co dzisiaj, co się nauczyłeś od po drodze na co na ciebie, tak, na szczęście. Ej, aha, zasłałem łóżko. Byle nie bocian. Boże, nie chcę mieć dzieci, jestem antynatalista, nie chcę dzieci. Jej, ale... Dziękuję. Znaczy, nie dziękuję. W sensie nie mogę zapominać. Znaczy, tak zapewne zapomnę. Ale z tym ptakiem to by nie było takie złe. Tak samo jest wejście w psią kupę, tak? Kurde mole, wejście w psią kupę brzmi dobrze. Czemu się ludzie w lipcu rodzą? Dobre pytanie. Filka. A lipiec to jest miesiąc siódmy. Tak? Czyli jak wejdziemy sobie w kalendarz. Tu mamy lipiec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli siedem, osiem, dziewięć, listopad. Co się działo w listopadzie takiego? Nie wiem. Są jakieś w listopadzie święta, wszystkich świętych, dzień zaduszny, kurczę, czy ten? Ej, przecież w listopadzie jest no nuts November. Nie? Że nie wolno tagować. Więc to brzmi dobrze, znaczy brzmi logicznie. Ponieważ to chodzi, że nie wolno fab, ale już można robić ciap. Więc może Andrzejki? Kurde, w sumie. Ej, to by mi się zgadzało. To by się zgadzało. Bo ja wyszedłem chyba tydzień za wcześnie, albo dwa tygodnie za wcześnie. A akurat mój tata się tak nazywa. Więc brzmi podejrzanie.
O nie, bo tyle lat się w końcu dowiedziałem, jaki był powód. Chociaż... Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile nie, ale ja to i tak nie byłem taki, wiecie. Że chodźmy sobie, zróbmy, tak? Ja to raczej byłem taki, o kurwa, zdarzyło się. Dobra, jak mi się zdarzyło, to już nie zostanie. Nie podobno lekarz, żeby pójść, ojej. To już wiemy, dlaczego siedzisz na Twitchu teraz. Oj, współczucia, współczucia, mordeczko. Ojoj. Dlaczego siedzisz w internecie teraz zamiast uprawiać sport? A w ogóle leci sobie jakiś lofi covers, kuźwa. Nie tam nawet te piosenki. No patrz, jak i zrobiłeś psikusa. Kurde mol. A coś złego się, znaczy nie wiem, czy chcę pytać. Znaczy nie wiem, czy chcesz mówić. Czy coś złego było takiego? Na przykład nie wiem, tam powinnam owinięty czy coś jakiś. Albo coś, jakieś takie zbudowane komórki. Różnie bywa. Oj, no te lipca. Kurde. Czyli ubytek w mózgu. Okej, okay, rozumiem. Skleroza. Skleroza. O Jezu, ja muszę się... Muszę się zapisać, znaczy nie zapisać, muszę poćwiczyć dykcję, gdyż nie potrafię wymawiać najgorzej. Dzień trwa tyle, ten. Znak zodiaku rak, tak? Czyli wszystko się zgadza, dlaczego siedzę aktualnie na Twitchu. Jestem kurwa rakiem. Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony rak, nie był rak. Ale sobie dowaliłem ten, kurczę, te same ubranko jak w Jarczacie. Elegancko. Cytaty dnia. Uwaga, uwaga. Cycaty. Wykorzystaj takie talenty, jakie posiadasz. Lasy byłyby bardzo ciche, gdyby nie śpiewałyby w nich żadne ptaki, oprócz tych, które śpiewają najlepiej. Co? Lasy byłyby bardzo ciche, gdyby nie śpiewałyby w nich żadne ptaki, oprócz tych, które śpiewają najlepiej. Aha, dobra, teraz zrozumiałem za drugim razem. Czyli to jest tak, jak ja jestem VTuberką, tak? Czyli nie muszą tylko śpiewać te najlepsze. Mogą śpiewać wszystkie. No, nutę maty. On wyszedł z więzienia w ogóle? On chyba w więzieniu był, nie? Nie wiem, to nie są moje klimaty niestety. Mata i te sprawy to nie. To nie są moje klimaty. Aktualnie jedyny twórca taki hip-hopowy, można powiedzieć, który śledzę, który patrzę, co on tam nowe wypuścił, to jest Zdechły Osam. Zdechły Osam. Śledzę. Kuźwa, on jest dobry. On potrafi robić dziwne nuty, strasznie dziwne. A to ja nie ogarnę tej przeróbki, w sensie... Nie będę wiedział, jaki to jest ref. Ani nic. 23. O Jezu. Oho. Licencja próbna wygasa. Licencja próbna wygasa za 2 dni i komputer utraci ochronę. O nie. Eset mi powiedział. Kule, mam eseta pobranego jak debil. Battle Trap. No to jest prawie to samo. Ja mi nie patrzeć. Jestem jak Jezus po tygodniu we Wrocławiu. No kurde mole. Prawie to samo. Czekaj, napiszę do tego.
O której byś chciał pograć w OV2? Jeden kolega mnie opieprzył, że Overwatch nie pisze OV, tylko OV. Skrót. Dobra, mniejsza z tym, ale dygresja mała. Święto pamięci. Dzień Nelsona. Kurczę, można dzisiaj robić Nelsony, kochani. Ach, dobra, zapamiętajcie, moi kochani, tą datę, tak? Bo wasza ukochana VTuberka ma wtedy swoje święto. Kurde mol. Tak, by the way, muszę w końcu to ogarnąć. Tylko to. Muszę zobaczyć, czy faktycznie... O. Premium gamers to play on your channel. Request and receive free games every day. W sensie, loguję się tutaj. Creator previews. I... Ej, yo, jestem streamerem na Twitchu. Chcecie mi dać jakąś grę? Chcecie? No właśnie, zapytałem się jednej osoby. Kiedy gramy w Overwatcha? Ponieważ mamy pograć Overwatcha wspólnie. Z wami. Jeśli ktoś tutaj gra. Redfall, Kaku, blablabla, Dying Lighty. Fajnie byłoby dostać za darmo grę. A to w jaką grę grasz? Co? Jeśli w coś gramy, szefuni i tak dalej. Grasz w coś takiego? Coś dziwnego? ja mogę jeszcze pograć. Co ja mogę pograć? Jakie masz gry na komputerze? Pozdro dla kumatych. Ja w co gram? No, grasz coś w ogóle? W sensie, jakieś gry na komputerze? Bo na przykład ja gram w... VRChata gram. Dzień dobry, to ja. Patrzcie, jaki miałem dojebany strój na tego. Na Boże Narodzenie. Kurczę mole. Prawie nago. Czapeczka wanna. Merry Christmas. Oho. NSFV rzeczy. To kule wakacyjny ten. Vibik. Ja miałem tu jeszcze stare włosy. God damn it. Czy za to będzie ban? Chyba nie. Stare dobre czasy. Boba? No było Boba. Obecnie WOT. No nie, World of Tanks. Valo? Co to jest Valo? Valo, co to jest? A mnie zrobił, kurde mol. Ej, jestem ciekaw, czy takie rzeczy mogę tutaj pokazywać na streamie. Albo takie rzeczy. Kurde, kiedyś to było. Aha, Valorant. To nie, ja Valoranta unikam. A, no to nie wolno, to tego nie ma. To jest puste, dobra. Dobrze wiedzieć. Dawałem mu headpaty. Kostka, yo, siemandero, ej. Kosteczko. To kiedy? Śmierdzi już śmieciami. Znaczy, byłem wynieść śmieci dzisiaj, ale jeszcze śmieciarka do mnie jakoś nie podjechała, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że mówisz o Warcraft 3. No chyba, że mówisz, czy Wiedźmin 3 najlepszy? Wszystkie najlepsze jako kizik! Dziękuję bardzo! A, buziaczki. No właśnie, kurczę, śmieciarka nie podjechała, nie wiem dlaczego. Chyba się spóźniłem, letko. Spróbujemy za rok.
Maybe, baby. Witcher, nie, znaczy inaczej, grałem Wiedźmina, ale... A wolę Skyrima. jestem zaproszony na twój pogrzeb, czy nie? Możesz przyjść z osobą towarzyszącą. If you know what I mean. Ej, kurde. Ile dziadziulan na karku? Nie wiesz, że się kobiety o wiek nie pyta? Jaki przebieg w gniazdku? Ty. Ej, co to za doksowanie? Halo, halo, Deksu. Co to za doksowanie, co? Hmm? Kurczę, mama mi kupiła zdrabkę. Tak mam zdrabkę. Ciekawe, czy coś wygram. Wygram? Ile? 40 tysięcy. Za 40 tysięcy to ja pierdzielę, mógłbym sobie wszystko pokupować. No, ja sam sobie bym wysłał wtedy donate'a. 40k. Jezu. Za 40k to już za nowe życie można ułożyć. Ale mnie Deksy zdoksował, ja pierdzielę. Kurczę. Daj mi dożyć do takiego wieku. I sobie i wam życzę, żebyśmy dożyli do tego wieku. Chwila, co ja w ogóle muszę tutaj zrobić? Znajdź banknoty. Znajdź safe. Banknoty albo safe. No właśnie, to jest Glock. To jest do samoobrony. To... Dzwon, kurwa, dzban. A, ale dzban. Kurczę, może pomarańcza. Szczerze, ja nigdy tych kulek nie piłem. Kompletnie nie mam pojęcia, jak smakują te bubble tea. Czy to jest w ogóle zdrowe? Na jakiej zasadzie to niby działa? W sensie, z czego są zrobione te kulki w tym bubble tea? Taptoka. No właśnie, też tak myślę. Jak to wygląda chociaż? Owocowe. Nie no, trochę ważne. Sokie. Nie te z tapioki. Sokiem. Mm. A to jest żelatyna, tak? Jak dobrze myślę. Jakoś to jest z żelatyną? No to czy na jaki to jest skład? Tak mniej więcej. Ogarnia ktoś? Kurwa, gwiazda. To nie ma gwiazdy. Ultraciężka kuleczka z żelatyny. Czyli... Czyli zdrowe nastawy, jakby nie patrzeć, tak? Czyli w tym wieku to już się przyda, panie Luki. Kurde mol, nic nie chcę, mam arbuza, powinien mieć banknoty, a mam arbuza, cholera. Korona i ostatnia. Fuck, serce. Kurwa, pierwsza zrabka poszła w dupę. Ja cię dupię. Kule, teraz mam jeszcze lepszą. Możesz... No, bo... Ej, jest takie... Ale to jest niedozwolone niby, nie? Czy srebro jest jadalne? Złoto i srebro jest jadalne. Jest całkiem inny trąd. Nie w smaku. Ej! No dobra, czyli można sobie to ze srebrem pić. Jest to jadalne, jakby nie patrzeć. Kurczę, gnojku mały. Myślałem, że zawołał dostanę. Nie.
I robi to nie Nike. Ej, ja już w tym wieku mogę mieć takie zwieracze, już nie ten tego. Dobra, jeden po drugiego się nie przestraszę, ale ja tak jestem zagadany czy coś. Super 13, kurczę, mam nadzieję, że jak ja to wpiszę, to nie wyskoczą mi jakieś inne rzeczy. Kurde, mam jeszcze taką zdrabkę. To 2 złote, tak bardzo mnie kochają. Ale nie, ale się muszę kuźwa pochwalić czymś, muszę się wam pochwalić. Wiecie co dostałem na urodziny? Dostałem coś, o czym zawsze kuźwa marzyłem. Przez całe moje życie, przez całe moje dzieciństwo marzyłem o coś. Nie, dostałem pieprzoną lampę z lawą. Mam kuźwa wreszcie własną lampę z lawą. Najzwyklejsza, tak? Ale kurde mol, mam w końcu pieprzoną lampę z lawą. Ej, chciałbym mieć taki kupon. Ej, tego lepiej nie wsadzać. Jak to pęknie, to można się zabić nawet. Szczególnie jak to jest włączone, bo to się nagrzewa strasznie. Ale kurde, lampa z lawą jest zajebista. Uwielbiam. Talon na Avexa i balon. Chciałbym. Kurczę. Ej, i kto w końcu wygrał tego Avexa wtedy? Było jakieś losowanie, było losowanie i chyba jakieś to było oszukane. Coś było podzyganione tam. Kurczę. Ktoś sobie przywłaszczył bez losowania. Tak. I mean... Portal do nieba mogę sobie zrobić. Wiecie jak się robi portal do nieba w Minecrafcie? Najlepiej. Kurczę. 12, miał być 13. A wiem, że składki... on się zamienił w anime dziewczynkę. Jakby nie patrzeć. Więc ma to sens. Kurczę, jadalne złoto. What the fuck? Znaczy srebro. Może złoto też jest. Srebrne jadalne płatki. 265 zł za gram jadalnych płatków srebra? Czy ja dobrze widzę? Tak. Kostka najlepszego kruczku 51 zł. To śmiesia. Ej, kosteczko kochane, ja pierdzielę. Ej, kostka. Serio? Ej, kosteczko moja kochana. Buziaczki dla ciebie. Ja pierdzielę. Ej, szkoda, że nie mam opaski teraz, kurczę, bo mi ciśnienie wskoczyło. Ej, bardzo dziękuję, kosteczko. Yo, kurde mol. A w zdrabkach nic nie miałem. Fuck. Przynajmniej od ciebie dostałem, bo w zdrabkach nic nie dostałem. Ach, kostka, tyś to jest kostka. Ej, kamenuj. Bo patrz, ja mogę ciebie teraz zdoksować. Mieszkasz na przykład w Japonii. I co? Łyso ci teraz? Łyso ci, mam twój adres, kule. Moje chłopaki już chodzą na piętro. Luki, gocha, 3 złote. W końcu ktoś to zrobił. No, kurczę, Luki. gocha. 3 złote.
Kamenoi. Kamenoi Hotel. Szczerze, to... oni ci mogą pozew sądowy teraz zrobić, że wykorzystujesz ich nazwę bez ich... pytania? Czy jak to tam? O! Piwko. Ale ty czy ta szklanka jest mała, czy ona jest normalna? To wygląda tak trochę słabo. Czemu ja oglądam jakieś Kamenoi? Myślałem, że ciebie zdoksuję, ale tutaj nie ma co doksować. Tutaj po prostu wszystkie linki będą prowadziły do jakiegoś hotelu, czy coś. Bo na przykład... jak mnie się wpisze, to ja jestem wszędzie. Tak? Wpisujesz Black Raven i... Raven, nie Raven. Od razu wyskakuje Twitch, dzień dobry. Tak, YouTube. Pinterest? Też Pinterest? W sensie, jak rysować? Okej, okay. Zgadzamy się. My Animalist wyskakuje. Dzień dobry, to ja. Tak, kuźwa, czytam mangę o ćwiczeniach. Polecam ją serdecznie. I tak oglądam Pokémony. W sensie mam plan mojego życia, żeby obejrzeć wszystkie odcinki Pokémonów, ale trochę dużo ich. Valium? Shaman Healer? 2023 rok? Ty, czy ktoś mi podtupił nickname? Ja o tym nie wiem. Czemu kurźwa na jakimś serwerze z Metina jest ktoś, kto się nazywa tak samo jak ja? Black Raven is a pirate on Viridian Ocean. Ej, no nie wiem, może jestem kuźwa anime dziewczynką, co? Jak do tego doszłeś? Nie tylko. To prawda. Retro Achievement, tak, też moje konto. Kuźwa, Kolina McRae. Najlepsza gra, polecam. Czy ja mogę pokazać tutaj Pixiva? Uwaga. Będzie coś złego, czy nie będzie czegoś złego? Chyba nie powinno być, nie? Nie ma nic złego, okej. Okay. No, jest bardzo ciężka ta praca. Patrzcie, kuźwa. Powiedzcie, że ładną postać narysowałem, co? Bardzo ładna? Cudowna, nie? Kuźwa narysowałem rok temu. Cicho, bo się taguje kostka. Się reklamuje teraz na rzeczach, które już nie robię. Uf, Liza. Tak, bo to jest Elizabeth. Znaczy, w sensie Elizabeth, bo to jest stanie. Mona Lisa, więc Elizabeth, bo Liza, wiecie, to jest moja Elizabeth, kurwa Elżbieta. Praca streamera jest ważniejsza niż lekarze. Szczerze, jeśli będę miał opłacone więcej niż dostaje lekarz, to tak, to wtedy mogę tak powiedzieć. Wiesz, patrz, do lekarza idziesz raz na jakiś czas, a do streamera wracasz codziennie. Kto jest ważniejszy? To nie jestem ja i to też nie jestem ja? Nie wiem, kto to jest. Odrzuć. Posty. Kim ty jesteś, pacanie? Nie wiem. Ty! Czy ktoś mi kuźwa zadupił nick na Kiku? What the fuck is this? Czemu kuźwa na Kiku jest jakiś koleś, który się nazywa tak samo jak ja? Toxic Gaming, jeszcze jest toksyczny. Fuck! Piszę reporta. Ej, Luki, nie mogę iść do lekarza. Black Raven, I miss the old world. Kuźwa, jest. On streamuje jeszcze. Co prawda ma zero wyświetleń.
Ale jest streamerem. I to nie ja. Kim ty jesteś, pacanie? Słuchacz czarnej muzyki. Ja nie chodzę do lekarzy. Tak szczerze powiedziawszy. Unikam lekarzy. Nie lubię lekarzy. Dziwne rzeczy tutaj są z moim nicknamem. O, mój poradnik. W 2018 roku, kurde, używałem Oculusa DK2 i Razer Hydra. To dopiero były czasy zajebiste. Chyba cały poradnik zrobiłem, jak tego używać, tego gówna. Ej, tylko złoto i rytuał i mikstury ze srebra. Panie, kupujesz, gry się oko. Tak. Kupujesz, gry się oko i patrz. Przede wszystkim zalecam alergikom oraz osobom przewlekle chorym, ponieważ Minera ma wsparcie organizmu w samoleczeniu i wspomaga działanie przyjmowanych leków. Tak? Samoleczenie. Kupujesz te gry się oko i jesteś kuźwa zdrów jak ryba. Masowe zalecane jest także przy chorobach wątroby. Kupujesz te gry się oko, możesz pić ile wlezie. Wątroba już ma wolne. Ona już, a kurwa, teraz to dawajcie mi tą truciznę, elo. Elo. Nie ma problemu. No oglądałem, co nie miałem oglądać. Ach, wiesz, no trochę też jest to mój temat, tak? Więc musiałem oglądać. Ametyst? Chwilka. Ametyst właściwości. Nie jestem pewien, czy ametyst nie był przeciw piciu. Tak szczerze. No tak. My wiemy. Wspiera pracoholików. O, Luki, coś dla ciebie. Tak? Minerał, który wspiera pracoholików. Żeby się nie przepracowywał czasami w tej pracy. Jezu, ile tych pop-upów powaliło ich. Dexutix dla cudownej wtuberki UW 3 złote. Najcudowniejsza. Ej, dziękuję bardzo, ja pierdziel. O! To Dexut. Patrz, kupujesz ametyst i patrz, co tutaj jest napisane. Pomaga zapobiegać przykrym skutkom nadmiernego spożywania alkoholu i zniechęca do popadania w ciąg alkoholowy. Zapobiega przykrym skutkom nadmiernego spożywania alkoholu. Kupujesz to i wchodzisz na Havire CHVR 22:30 w każdą sobotę. Serdecznie zapraszamy. I nie ma, kurde. Wstajesz następny dzień i jesteś jak nowonarodzony. A raczej nie wstajesz następnego dnia, bo to jest nadal ten sam dzień. Tak. Z jednym i z drugim się zgadzam. Kurczę, ale ładny to jest kamień. Takie fajne różywytki, tak by the way, tak swoją drogą. Ach. Kurczę, a jamy by się tutaj przydały na streamku. To jest wiedźma. A kule drogie te pierdoły są strasznie. Boże, znowu mi stream schodzi na zasadzie, ej, kryształy. Kryształy. Ty, jak się nazywa ten festiwal? Kurczę, Life Balance, tak? Bo ja ostatnio zauważyłem, kongres, że strasznie dużo youtuberów się do tego odniosło. By the way.
Rok się odniósł do tego. Boże, 2,5 godziny. Ja pierdzielę. Dobra, Stanowski to wiadomo, to zrobił. Kurczę, Gimper, Nitro. Każdy zaczął o te materiały robić. To im taką reklamę zrobili, że ja pierdzielę. Znaczy nie wiem, jak oni to mówili, czy pozytywnym, czy negatywnym sensie akurat. No ale jakaś gierka, co? Brzmi dobrze, czy ja mogę wejść na mój profil? Jakie ja mam gry na komputerze? Mogę tak zrobić? Nie mogę tak zrobić. Fuck. Gnoje mnie oszukają. Zobaczcie kodu QR. Użyj aplikacji mobilnej Steam, aby zalogować się za pomocą kodu QR. W sumie mogę to zrobić. Ale nie, bo później jak mam... Nie. Bo później jak mam przegląd Steama na tym... Na streamie, to nie chciałbym mieć jakichś tych, wiesz, NSFV rzeczy, które by się pojawiają. Bo jak jesteś niezalogowany, to one ci się nie pojawią, będzie błąd strony. A tak to, czemu to wygląda jak Project Zomboid, tak by the way? XCOM połączony z Project Zomboid. War Thunder. War Thunder się fajnie gra na VR-kach, tak by the way. To ja bym chciał sobie pograć, ale kurczę, nie kupiłem tego na promocji. A podobno strasznie to jest dobre. Ludzie strasznie to polecają podobno. Te battlebity. Farming Simulator, tak. Baldur's Gate. A jeśli ktoś z was zwy Truck Simulator, tak swoją drogą? Bawi się ktoś w to? O 16 możesz overka, która jest za godzinkę. Okej. Team meeting? Dobra, czyli za godzinkę będzie towerek overek. Bo kule, ja bym sobie pograł, znaczy pojeździłbym w Eurotrucku na multiplayerze, tylko żebym musiał kierownicę wyciągnąć, a co memu mi się nie chce. Znaczy może by mi się chciało, ale... Wiesz. Tylko, że na VR-ze jest ten problem, że multiplayer nie działa tam. Track MP nie działa na VR. Tak to bym pojeździł, ale tak to mi się nie chce. To jest fajne. Brotato. Ej. Mam fajną grę, którą kupiłem. No niby można robić ten konwoje, ale czy to jest to samo, czy nie? W sumie moglibyśmy to sprawdzić, jak to wygląda, ale to nie wiem, czy teraz, czy nie. Gdzie mam mojego Steama pieprzonego? Steamek. Wakey wakey, Steam. Hatoful. Tak, to jest prawda, kurczę, nie ma ruchu ulicznego na multiplayerze i to jest... Straszne. Mam tą grę. Kupiłem ją. Ej, zajebiście, kurczę, Luki. Hatoful boyfriend. Z ptakami. Yup, he is pervert. Ciupi! Kuźwa, visual novelka z gołębiami. To wygląda dobrze. Jaka to bojówka z rozdartym sercem. I szczerze, to ma bardzo pozytywne recenzje. 94, 98. Czemu ja kupiłem to? I don't even like beards. A, bo jestem Krukiem. Dzień dobry, witam. Jestem Black Raven. Witam serdecznie wszystkich. Dobra, ale to może później, ponieważ ja wiem, czemu oni tam krążą. Ja muzykę wyłączyłem. Ej, to nie jest latający szczur, to jest mewa. Mewa to nie jest latający szczur.
Mam taką grę, którą w sumie chciałbym teraz odpalić. Brawo, ja sobie to wyłączyłem, nie? Tę muzykę. A i tak muszę jeszcze troszeczkę czasu poświęcić. Fuck. Chociaż nie muszę. Dzisiaj jest taki off-streamowy, taki streamek bez zapowiedzi. No to zgorszenie. Dlaczego? Znaczy, jest chyba głośniejsza, prawda? Mewa jest chyba głośniejsza, mi się zdaje. Czy mi się kuźwa to zaktualizowało, czy nie? Teraz mi się chyba zaktualizowało. Znaczy nie, nie, znaczy mi chodzi, że nic nie przeszykowałem dzisiaj, tak szczerze powiedziawszy, żadnych takich, że a dzisiaj będziemy robili to, czy będziemy robili to. Nie, tak po prostu, a kurczę, co będzie to ma być, tak? Więc no.